Aktualnie jesteśmy na etapie otwarcia pierwszego sklepu Decathlon i CES w Polsce. Jest to nowa forma sprzedaży, tak naprawdę dyskont sportowy. Wcześniej znany tylko i wyłącznie pod nazwą Decathlon, my proponujemy na mniejszej powierzchni sprzedaż naszych produktów w jeszcze niższych dyskontowych cenach. Zakupów będziemy dokonywać w samoobsłudze, ale zawsze witamy klientów uśmiechem i przede wszystkim niskimi, bezkonkurencyjnymi cenami. Decathlon słynie też z tego, że są tutaj osoby, które znają się na rzeczy, które potrafią doradzić. Czy w tym Decathlonie XS też tak będzie? Jak najbardziej. Zawsze staramy się pracować z osobami, które uprawiają sport, nie tylko zawodowo, ale również amatorsko. Bardzo fajnie pracuje się wśród ludzi, którzy są pasjonatami sportu, a tak naprawdę zapraszamy do naszego sklepu wszystkich, tak? Zarówno tych, którzy uprawiają sport na co dzień, ale również tych, którzy chcą zacząć uprawiać sport lub uprawiają go tylko i wyłącznie rekreacyjnie. A czym różni się Decathlon jeszcze od Decathlonu XS? Czym się różnimy? Przede wszystkim różnimy się mniejszą powierzchnią sprzedaży, ale też tym, że zakupów dokonujemy praktycznie w całości w samoobsłudze, tak? Nie prowadzimy serwisu rowerowego, narciarskiego, nie honorujemy kart stałego klienta Decathlonu, ale proponujemy niższe ceny. Sprzedajemy ten sam produkt, tej samej jakości, ale możemy zaproponować jeszcze niższe ceny, dlatego mówimy, że nasze ceny są bezkonkurencyjne. Tak? Ale czy znajdziemy takie same towary jak w takim Decathlonie? Znajdziemy dokładnie ten sam produkt, te same towary, jednak w troszkę skromniejszym wyborze, tak? Proponujemy mniejszy wybór, ale jakość towarów jest taka sama. Kiedy otwarcie? Otwarcie 22 marca. Zapraszam wszystkich serdecznie. Przez cały weekend otwarciowy, pierwsze 3 dni będzie się bardzo dużo działo, dużo rzeczy wokół sportu. No i również przez dalszy okres naszego funkcjonowania, zawsze blisko sportu i dużo uśmiechu przede wszystkim.